Naprawdę był Mahomet, założyciel drugiej największej na świecie religii, czyli islamu. Jak udało mu się nawrócić tyle osób na islam? Jak wyglądało jego kontrowersyjne małżeństwo z Aishą? Te kwestie zostaną poruszone w tym filmiku, gdzie omówię pokrótce jego biografię. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od podziału tekstów islamu na trzy części. Pierwsza z nich, Koran, czyli święta księga islamu, opowiada ona o Bogu, nazywanym Allahem i jest najmniejsza. Prawie dwa razy większa niż Koran jest Sira, czyli bardzo szczegółowa biografia Mahometa, z której dowiadujemy się o nim naprawdę wielu intymnych szczegółów. O Mahomecie opowiada też ostatnia trzecia część, czyli Hadisy, opisy tradycji będące opowieściami o życiu proroka. Niestety hadisy oraz siry cechuje w niektórych przypadkach słaba rzetelność. Ok, mamy to omówione, więc możemy teraz przejść do życia mahometa. Według tradycji muzułmańskiej, mahomet urodził się tuż przed ukazaniem się na niebie planety Wenus 12 dnia miesiąca Rabia al-Awal w roku słonia, czyli 29 sierpnia 570 roku. Aczkolwiek data ta budzi wątpliwości wśród uczonych. Stąd w większości źródeł przyjmuje się rok 571 za narodziny proroka. Mahomet urodził się w Mekce. Jego ojciec należał do rodu Hashimitów, dokładnie do klanu Banu Hashim, należącego do potężnego szczepu Korejszytów. Klan i cały szczep zajmował wtedy ważną pozycję społeczną. Niestety, ojciec Mahometa zmarł jeszcze przed jego narodzinami, a jego matka, kiedy miał około 6 lat. Jego wychowaniem zajął się wtedy dziadek, lecz niestety też nie na długo, bo dwa lata później zmarł dziadek. Finalnie wychowawstwo nad chłopcem przejął jego wujek Abu Talib, który był bogatym kupcem i Mahomet miał brać udział w wysyłanych przez niego do Syrii karawanach. I ta podróż Mahometa do Syrii bardzo wpłynęła na młodego chłopca. Niektórzy nawet wysuwają teorię, tezę, jakoby tam po raz pierwszy zainspirował się idami monoteistycznymi, co potem mogło mieć przełożenie na islam. Mahomet dość długo pozostawał kawalerem, co ciekawe. I nie było to w zwyczaju mekkańskich młodzieńców. Powodem było chyba tylko jego ubóstwo. To prawdopodobnie jego inteligencja, rozsądek i spokojny sposób bycia spowodowały, że pewna wpływowa wdowa Hadidża zaangażowała Mahometa do nadzorowania swych kupieckich interesów. Ze swojej pierwszej misji dla nowego pracodawcy Mahomet się bardzo dobrze wywiązał. I dlatego w dwa miesiące po jego powrocie z Seli starsza o 15 lat Hadidża zaproponowała mu małżeństwo. Ten związek był bardzo szczęśliwy. Zapewniał Mahometowi stabilizację, dobrobyt i uznanie wśród otoczenia. Biografowie są też zgodni w tym, że późniejsza żona Mahometa, Aisha, była zazdrosna o Hadidze, o której wyrażał się on zawsze z najwyższym szacunkiem. Aisha, czyli najsłynniejsza żona Mahometa, tak wypowiadała się o Hadidze. Nie byłam nigdy tak zazdrosna o żadną z żon proroka jak o Hadidze, Chociaż jej wcale nie znałam i chociaż ona umarła na długo przed moim ślubem. W teologii muzułmańskiej, Hadidża jest zaliczana do czterech najwspanialszych kobiet świata. Pozostałe trzy to Azja, żona faraona, która uratowała mojżesza, Maria, matka Jezusa i Fatima, córka proroka. Przejdźmy teraz do misji religijnej Mahometa. Pierwsze symptomy swego powołania zaczął przejawiać około 610 roku kiedy zaczął przybywać coraz częściej w odosobnieniu. Udawał się on w góry w pobliżu Mekki, gdzie spędzał długie chwile na rozmyślaniach w jaskini. To właśnie w tej grocie, po arabsku Al-Hira, Mahomet miał swoje pierwsze objawienie. Sam prorok opowiadał o tym wydarzeniu następująco. Zostałem w grocie, kiedy Archanioł Dżibril mi się ukazał. Rozwinął on przed moimi oczyma długą, jedwabną tkaninę, na której wyszyte było pismo. – Czytaj – powiedział do mnie – nie należy do tych, którzy czytają, odpowiedziałem mu. On natychmiast owinął mnie tym materiałem tak mocno, że straciłem oddech i sądziłem, że nadszedł czas mojej śmierci. Gibril rozkazał jeszcze dwa razy Mahometowi, aby ten czytał, lecz no to było na nic, ponieważ Mahomet nie potrafił czytać. I kiedy Mahomet wyszedł z groty, usłyszał z nieba głos, który go przeraził: O Mahomecie, ty jesteś prorokiem Allaha, a ja jestem Gibril. Na całym horyzoncie odnajdywały moje ociemniałe oczy jego oślepiającą postać i pozostałem skamieniały w tym samym miejscu, nie będąc w stanie ani iść naprzód, ani się cofnąć. I usłyszałem po raz drugi wołanie Dżibrila O Mahomecie, ty jesteś prorokiem Allaha, a ja jestem Dżibril Później on zniknął jak zjawa lub sen. W wielkim pośpiechu, zbijącym od trwogi sercem pobiegłem w stronę domu. A więc tak w skrócie wyglądało objawienie Mahometa. Prorok po tym całym zdarzeniu wrócił do domu, gdzie powitała go zmartwiona Hadidża, ponieważ mężczyzny już dosyć długo nie było w domu. Po wysłuchaniu męża pobiegła do swego kuzyna Waraka ibn Naufala, który znał święte teksty żydowskie i chrześcijańskie, a sam niedawno przyjął chrześcijaństwo. Żył on, jak wielu zresztą arabskich mnichów w Syrii, w oczekiwaniu narodzenia się proroka w Arabii. To objawienie stało się przełomem w życiu Mahometa. Rozpoczęło też nowy etap w historii świata. Muzułmanie nazywają tę niezwykłą noc w życiu proroka Lailat al Kadr, czyli nocą przeznaczenia. Muzułmanie wierzą, że tej nocy Stwórca za pośrednictwem swojego archanioła nakazał poddanie się jego woli. Stąd też przesłanie głoszone przez proroka przyjęło nazwę islam, oznaczającą spełnienie tego warunku. Są jeszcze dwa znaczenia słowa islam: pokój oraz zdrowie. Mahomet w żaden sposób nie spodziewał się tego objawienia. W domu wszystko opowiedział żonie i to ona jako pierwsza przyjęła islam. To ona jako pierwsza nie tylko uwierzyła w przesłanie przekazane przez archanioła Dżibrila, ale też stale umacniała Mahometa w przekonaniu, że została mu wyznaczona niezwykła misja głoszenia woli Allaha. Po pewnym czasie Mahomet powrócił do groty objawienia, gdzie ponownie ukazał mu się Archanioł w ludzkiej postaci, który powiedział O proroku, ty musisz zwołać ludzi, aby powiedzieć im, że nie ma Boga prócz Allaha. Potem nakazał mu udać się do wyschniętego koryta rzeki, gdzie uczynił z nim cud. Kiedy prorok uderzył nogą o ziemię, trysnęła woda. Potem Gabriel uczył go najpierw wirtualnej ablucji, potem sposobu modlitwy i wszystkich pozostałych czynności religijnych z tym związanych które po powrocie od razu przekazał żonie. Pierwszym mężczyzną wyznającym islam był jego stryjeczny brat i przyszły zięć Ali. Kolejnym trzecim wyznawcą był niewolnik Zaid, syn Harita, który dzięki nawróceniu odzyskał wolność. I to właśnie od najbliższej rodziny, znajomych, osób ubezwłasnowolnionych i zależnych zaczynało się szerzenie islamu. Dla wielu Mekkańczyków to przesłanie było nie do przyjęcia. Widzieli w nim niebezpieczną rewolucję kulturalną, zmierzającą do monopolizacji kultu religijnego i osłabienia albo wręcz likwidacji roli wpływowych lokalnych kapłanów, zwanych kachinami. Nawet członkowie znamienitego rodu haszymitów, z którego wywodził się Mahomet, nie wiedzieli, jak odnieść się do misji swojego krewniaka. Z jednej strony imponowała im jego wizja nowego porządku społecznego, opierającego się na zbiorze głoszonych przez niego moralnych reguł życia. No ale z drugiej strony widzieli w nim niebezpiecznego radykała, który w imię jakichś podejrzanych widzeń chce obalić dotychczasowe, bardzo subtelne ramy współżycia mieszkańców Mekki. Minęło dziesięć lat. Po dziesięciu latach pracy misyjnej w Mekce, Mahomet zdołał zgromadzić tylko małą gromadkę oddanych mu ludzi. Przez co podjął decyzję o zerwaniu więzów pokrewieństwa i przeniesieniu się do innego miejsca. Ku jego szczęściu w 620 roku na targ w Ukaz przybyło kilku Medyńczyków ze szczepu Hazracz, którzy zaprosili Mahometa do zamieszkania w Jatrib w Medynie. Mahomet upewniał się, negocjował z nimi około dwa lata i w końcu w lecie 622 roku uciekł z Mekki do Medyny, co określa się jako sławną Hidżrę. Ten rok oznacza początek ery muzułmańskiej oraz nowe życie dla proroka. Życie w rodzinnej Mekce stało się wręcz nie do zniesienia przez opozycję i prześladowania, dlatego Mahomet zawarł to porozumienie z wybitnymi osobistościami Medyny. Już po przeprowadzce swoje działania Mahomet rozpoczął od wyznaczenia miejsca modlitwy, czyli meczetu, który budowali potem jego zwolennicy. Został on zbudowany w miejscowości Kuba na parceli wykupionej za pieniądze bogatego kupca mekkańskiego Abu Bakra. Pierwszym domem modlitwy muzułmanów była oczywiście świątynia Allaha w Mekce, jednak to miejsce zbudowano na długo przed narodzinami proroka i wyznawano w nim jednego Boga w inny sposób, niż czynią to muzułmanie, a także czczono w nim ponad 300 pogańskich bożków. Lokalna ludność dość szybko podzieliła się na dwie grupy. Część naprawdę głęboko wierzyła w to, czego nauczał Mahomet, a niestety druga część przyjęła Islam z powodów ekonomicznych czy też wizerunkowych. Ci drudzy nazwani byli w Koranie munafikun, w znaczeniu niezdecydowani, a potem hipokryci. Munafikun? Czasami odnosiło się również do Żydów, którzy deklarowali się muzułmanami, a tak naprawdę pokryjomu czytali w domu Tory. Islam się szerzył. W skrócie. Dochodziło do wielu bitew, np. bitwa pod Badr lub wojna rowu. Tak jak w tradycji, zwykło się określać obronę Medyny przed armią Mekki i Beduinami. Po zniszczeniu szczepu Banu Kurajza. W maju roku 627 w Medynie nie było już żadnego silnego szczepu żydowskiego. Wszelka inna opozycja po przekazaniu wieści o tym, co ze swoimi przeciwnikami zrobił Mahomet, została ostatecznie uciszona. Wszystkie plemiona arabskie w mieście przyjęły islam. Miasto stało się muzułmańskie z nielicznymi wyjątkami. Mekka była prawie zupełnie odcięta od możliwości zarobku, nie mogąc prowadzić swojego handlu z sylią. Po klęsce próby zdobycia medyny straciła również plestiż pośród plemion pustyni. Teraz to ona była zagrożona atakiem, chociaż Mahomet nie miał jeszcze wystarczających sił, żeby uderzyć na nią bezpośrednio. Zamiast tego postanowił odizolować przeciwnika. Mahomet był gotowy na kolejny krok, potrzebował jednak okazji i pretekstu do uderzenia na Mekkę. Postanowił więc upozorować pielgrzymkę religijną do pierwszego meczetu, aby móc złożyć Allahowi ofiarę. Wyprawa w pojedynkę nie wchodziła w rachubę, bo udawał się do miasta, które było mu jawnie wrogie, dlatego zabrał ze za sobą gwardię przyboczną, która liczyła ponad tysiąc wiernych, a miała nie wyglądać jak oddział szturmowy, będąc uzbrojoną tylko w lekkie miecze. 19 marca 628 roku wybrał się w podróż. Jego eskapada nie przeszła niezauważona, dlatego Mekkanie planowali wysłać na jego spotkanie około 200 kawalerzystów. Mahomet chciał wtedy zaatakować Mekka od drugiej strony, aczkolwiek Abu Bakr wybił mu to z głowy i powiedział, że nadal muszą udawać, że idą pokojowo w ramach pielgrzymki. Kawaleria eskortowała oddział Mahometa aż do miejscowości al-Hudaybiya, 15 kilometrów od Mekki, gdzie się zatrzymali. Tam Wedle tradycji miał stać się cud boski w postaci przyklęknięcia wielbłąda. Wielbłąd po prostu nie chciał iść dalej. I koniec. W końcu po negocjacjach muzułmanie musieli zawrócić się do Medyny, aczkolwiek na tym wzgórzu, na wzgórzu Al-Hudaybija przyjęto pewien pakt. Mahomet miał wycofać swoje wojska. Ale korzyścią, jaką w zamian uzyskał, była obietnica pozwolenia odbycia przez muzułmanów pielgrzymki do Kaby. W przyszłym roku na trzy dni Mekkanie mieli ewakuować całe miasto, aby wyznawcy Mahometa mogli oddać hołd Allahowi. Traktat z al hudaibi nie tylko sankcjonował Mekkę jako główny punkt na mapie świętych miejsc islamu, lecz również zaprowadzał pokój pomiędzy muzułmanami i rodzinnym miastem proroka. Obie strony miały się na dziesięć lat powstrzymać od wrogich działań wobec sobie, a uciekinierzy od wyroków władz Mekki mieli nie mieć u muzułmanów azylu. Ludzie proroka z kolei mogli swobodnie osiedlać się w świętym mieście, przez nikogo nie niepokojeni z powodu swojej religii, co dawało możliwość stopniowego poszerzania wpływów islamu i dobrowolnego konwertowania na islam. Pomimo tego, że był to bardzo dalekowzroczny i skrajnie niekorzystny dla Mekkańczyków układ, nie spodobał się on muzułmanom. Głównym zarzutem wobec Mahometa było oddawanie uciekinierów w ręce władz w Mekce. Lecz Mahomet stręcznie umiał odpowiedzieć na powyższe zarzuty. Chodzi wam o to, że niektórzy muzułmanie mogą bezkarnie uciec od nas do niewiernych. Jeśli znajdą się tacy, to nie będą to prawdziwi muzułmanie i nie będziemy ich żałować. Allah też nie zechce nas nimi obciążać. Natomiast jeśli chodzi o tych Mekkańczyków muzułmanów, którzy uciekną do nas, a my ich oddamy z powrotem, to Allah nie opuści ich i będzie ich strzegł. Wróćmy jeszcze do żon Mahometa, których nie wiadomo, ile tak naprawdę było. Niektórzy piszą nawet o dwudziestu. Pod koniec swojego życia w roku 630 brał nawet za żony niewolnice i były to zdobyczne i uwolnione przez niego Żydówki. Aczkolwiek najbardziej znany jest jego związek oczywiście z Aishą, poślubioną w roku 626, kiedy była jeszcze dzieckiem. Aisha była sześcioletnią córką jego bliskiego współpracownika Abu Bakra, która do 629 roku nie była obecna w życiu proroka, bo przez okres trzech pierwszych lat małżeństwa przebywała z dala od niego, gdyż trapiły ją różne choroby. I tutaj hadis przekazany przez Aishę. Prorok pojął mnie, gdy miałam 6 lat. Pojechaliśmy do Medyny i zamieszkaliśmy w domu Bani Al Halif bin Hazrash. Wtedy zachorowałam i wypadły mi włosy. Później moje włosy odrosły i moja matka, Umruman, przyszła do mnie, gdy bawiłam się lalkami z koleżankami. Zabrała mnie do domu. Tam zobaczyłam kilka kobiet, które życzyły mi szczęścia. Potem przekazała mnie do nich i one mnie przygotowały. Wtem apostoł Allaha podszedł do mnie i moja matka przekazała mnie mu. Miałam wtedy dziewięć lat. Hadisy Sahih al-Bukhali, część piąta, księga pięćdziesiąta ósma, hadisa, dwieście trzydziestego czwartego. I tu kolejny hadis na potwierdzenie tez, że Mahomet miał wiele żon. Prorok zazwyczaj odwiedzał wszystkie swoje kobiety po kolei, za dnia i nocą, i było ich jedenaście. Zapytałem Anasa, czy prorok miał dość siły na to? Anas odpowiedział, powiadaliśmy, że prorok dostał siłę trzydziestu mężczyzn. Hadisy Anasa ibn Malika, tom pierwszy, numer 268. I jeszcze hadis przekazany przez Aiszę. Wyperfumowałam proroka Allaha i udał się on na rundę do swoich żon. Hadisy Hadidza bint Hualid, tom pierwszy, część 270. W połowie roku 629... Rok po zawarciu traktatu z Mekką w Al-Hudajbija, prorok udał się na pielgrzymkę do Kaby. Mekkanie dotrzymali słowa i dali muzułmanom możliwość odprawienia modlitw. A na zakończenie rytuałów Mahomet poślubił siostrę żony jednego ze swych wujów, chcąc wykorzystać uroczystość weselną do zdobycia nowych sojuszników. Aczkolwiek, pomimo pozorów układu, Mahomet po jakimś czasie, widząc słabość swojego przeciwnika, z początkiem grudnia zaczął gromadzić ogromną armię. I 1 stycznia 630 roku zdołał wyprawić do boju prawie 10 tysięcy wojowników. Dziesięć dni później jego siły wkroczyły z czterech stron do niczego niespodziewającego się miasta. Mekka została zajęta praktycznie bez oporu, bo tylko kolumna Halida i Bnualida musiała zmagać się przez kilka godzin z zaskoczonymi mieszkańcami. W trakcie podboju miasta rodzinnego proroka zabito zaledwie 24 Mekkańczyków i czterech beduńskich obrońców. Reszta się poddała. Więc po niespełna ośmiu latach od swojej. Emigracji od sławnej Hidżry, Mahomet powrócił do miasta swoich przodków na czele tysięcy w glorii chwały. Pozabierano wtedy wszystkie figurki pogańskich bożków z prywatnych domów Mekkańczyków, usunięto też wszystkie niemuzułmańskie symbole ze świątyni Allaha, która wtedy miała na swoim terenie prawie 400 pomniejszych bożków. Zdobycie Mekki przemienia medyńskie miasto-państwo Mahometa w faktyczne państwo. Ludy pustyni, które łączy jedna wiara i kultura z dwoma głównymi ośrodkami oraz licznymi oazami, stają się teokracją Hidżazu pod autorytarnymi rządami jednego człowieka wielkiego arabskiego proroka. Dlatego w teologii islamskiej zajęcie Mekki nazywane jest al czyli Otwarcie Rozpoczęcie. W dziesiątym roku ery muzułmańskiej, czyli w roku 632, Mahomet odbył triumfalną pielgrzymkę do Mekki, nazwaną pożegnalną. Zaraz po powrocie zapowiedział swoją rychłą śmierć. W końcu maja 632 roku zaczął narzekać na silne bóle głowy, aż kilka dni później, 8 czerwca, zmarł. Po uroczystościach pogrzebowych pochowano go nie na cmentarzu, lecz pod domem, w którym mieszkała Aisha. Jego ulubiona żona. Wedle legendy w dniu pogrzebu zaćmiło się słońce. Prorok powiedział, nikt kto umarł i doznał dobra Allaha nie życzyłby sobie powrotu na ten świat, nawet jeśli by mu dać cały świat i wszelkie jego bogactwa. Hadis, część czwarta, księga 52 hadisa 53, autorstwa Sahih al-Bukhari. Ideologia islamu nie umarła wraz z prorokiem, ponieważ po nim jego dzieło kontynuowali kalifowie. No i po śmierci proroka doszło też do podziału muzułmanów na sunnitów oraz szyitów, stronnictwo Allego. Uważali oni, że następcą Mahometa winien być jego teść Ali, którego ten bardzo szanował, aczkolwiek sunnici, czyli aktualnie większość muzułmanów, odrzucili wtedy ten pomysł, kierując się ku urzędowi kalifów. Mahomet do końca swoich dni mieszkał w glinianej chatce i był dostępny dla wiernych. Lubił też osobiście naprawiać przydatnemu mu sprzęty. Jego życie było wyjątkowe nie tylko dlatego, że przeżył je w ten czy inny sposób, lecz głównie z powodu, że zaszczepił w wielu sercach i umysłach szczególną ideologię. To ona uczyniła z niego najbardziej drobiazgowo naśladowaną osobę na świecie. I to jest bezsprzecznie jego największe i niebywałe w swej skali osiągnięcie w całej dotychczasowej historii ludzkości. Tak właśnie wyglądało życie proroka Mahometa. A więc to by było na tyle. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. W dzisiejszym filmie poruszyłam, myślę, bardzo dużo ciekawych aspektów dotyczących życia proroka Mahometa. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś więcej o tej osobistości. Ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Zapraszam na inne moje filmiki oraz do subskrypcji kanału, do łapki w górę i do zobaczenia. Cześć!